No jakby no. Jest imię i zwierzę. Wszystko się zgadza. I jeszcze trzy litery, nie? To no zobaczymy, jak się spisze w grze w ogóle. Zobaczymy. Teraz możemy drzeć pizdę. Jadę głoś! Ej, ale z drugiej strony Andrzej Słów wtedy był w enemy teamie, to były emocje, że go zabijaliśmy i nas zabijał. A Janek Łoś, a może teraz on będzie grał taką życiówkę, że będziemy drzeć Janek Łoś. A Janek Łoś pójdzie awk. To by pasowało do Łosia. Ej, ja ostatnio, ja w ogóle całe życie byłem przekonany, że Cola Zero jest po prostu no jakby okej, okay, jest, nie ma cukru, ma jakieś słodziki, ale no jakby też jest jakby tucząca w chuj. A ja się ostatnio dowiedziałem, że ona ma tak jedną kilokalorię na 250 ml. No ale to czekaj, no to jak to, przepraszam. To jak to możliwe? Jest skład. Jedna kilokaloria na 250 ml. I co, jakbyś pił tylko i wyłącznie to? To byś nie pił to cały czas, to byś nie schudł, tak? Nie zgrubłbyś, tak? No gdybym przez całe swoje życie zamiast pić, wpierdalać kolę, pił kolę zero, to chyba bym był szczupły, nie miałbym cycków, które skaczą, gdy zbiegam po schodach. Ej, ale w sumie ta kola zero ma tak naprawdę tyle kalorii tylko, to ja więcej kalorii tracę na jej trawienie. Więc tak naprawdę pijąc ją chudnę. Pij więcej, zaraz sobie cały wiesz, zapas. No i jeszcze w sumie jak ją pijesz, to podnosisz rękę, no to też jest jakiś wysiłek, nie? Myślę, że tą jedną kalorię co spalisz. Jeszcze musisz odkręcić, nie? To już w ogóle, chłopie. No, jak ci jeszcze kurde tata zakręci mocno, to już przypał. O Boże, a propos słoików, przypomniało mi się, jak dostałem zestaw słoików na pierwsze miesiące studiów i sobie zostawiłem takie na zasadzie na czarną godzinę. Tylko, że nie wsadziłem ich do lodówki. Któregoś wspaniałego dnia przychodzę sobie i to było takie wspaniałe mieszkanko, że ja mieszkałem na górze w domu jednorodzinnym. Na górnej alejce. Tak, i na dole mieszkała rodzina, rodzina po prostu z jednym jednorodzinna, dzieckiem. Jednorodzinna, no. Jedna osoba. No, i sobie zszedłem na dół, akurat nikogo nachać, i stwierdziłem, a sobie Bigosik opierdolę, w sumie już kurde, trochę studiuję, stwierdziłem, ale treat yourself, nie? Bigosik od mamy, szanowny babci, nie powiem, chyba od mamy. No i schodzę sobie na dół, zaglądam do tej szafeczki, do multum tych słoiczków, no to biorę ten Bigosik, kurde, no coś się nie chce otworzyć. Podważam, jakoś tam i takie bomba gazowa. Właśnie, kurczę, tak się z nim siłowałem, w końcu poszło. I po prostu tak zrobiło się takie coś, nawet nie było syknięcie, to było odwrócenie granaty. Rzucasz w Counter-Strike. Dokładnie. Wiesz, po prostu ktoś przychodził obok tego domu i nagle z uchylonego okna dym zaczął się lód lecieć. Ale nie, po prostu tak je było tym smogiem, kurwa, spleśniałym, że podbiegłem pod przeciwną ścianę. A przypomina, to była ta kuchnia. Uciekajcie. Ta kuchnia była połączona z salonem w domku jednorodziny, więc takie 4 metry od morza się oddaliłem. I cały proces pozbywania się tego bigosu, bo Bartek pomyślał, nie. Ja nie wyrzucę tego biegosu ze słoikiem. Nie, ja go wyrzucę oddzielnie do śmieci. Więc cały proces przebiegał w ten sposób, że... O nie, ekstrakcja. Otworzyłem lekko balkon, który był jakby... W sensie balkon, bardziej taras, który był ten... W stronę podwórka. Żeby łapać świeże powietrze. Jak złapałem to świeże powietrze, wstrzymywałem oddech. Biegłem. Wywalałem troszkę z słoika, bo mój studencki umysł myślał, mamie trzeba przywieźć słoiki z powrotem. O Boże, nie! Cały... To są dwa warty, jakby co? Cały proces trwał może... Ja nic nie widzę, bo płaczę, ale robimy to! Cały proces... Cały proces trwał... Jezus Maria! Sklej pizdę, próbuję historię opowiedzieć. Zabij to! Jest! Co to jest? Czemu to jest kurwa czarna na topie? Co ci się nie podoba? No,
cały proces trwał może z pół godziny. Jebało ze śmietnika takim kurwa turbo gównem, że naprawdę. I mój jeszcze genialniejszy umysł stwierdził, dobra, jadę na miasto. I zostawiłem ten śmietnik z takim bibiącym bigosem. I tak w sumie wracając po tych trzech piwach się zrozumiałem, what have I done? Jezus ale Maria. Wróciłem i nadal nikogo nie było w domu. I się co, nadal jebało? Tak, nadal jebało. O kurwa. O, jak ale jak nie, to zwinąłem te śmieci, wyrzuciłem je i spryskałem wszystko dezodorantem z kibla. Problem jak, tak powinno być zawsze. Czwarta minuta meczu, a mnie już kurde boli szczęka z tego. A ostatecznie i tak zjadł Giuseppe. Za słoika. Tak. Gacie z Urgotem już dostępne. A i to w sumie tyle chyba z informacji. A i jeszcze mamy drugi kanał, na którym mamy jakieś tam wycinki z live'ów i będą sobie inni doktorzy streamować. To tyle. Link do Gaci w opisie. Dobrze, że zacząłem nagrywać. Ja też nagrywam. To moja historia. Kto pierwszy, kurde. Ej, Bartek, ja to wszystko nagrywam, mnie to nic nie obchodzi. Ja to też to wszystko. O, ja... właśnie, o tym mówiłem. Proszę Państwa, Jadek Łoś! Właściwie jak to wrzucisz, to nieważne. Też to wrzucę. No ja właśnie montuję gierkę, którą ty wrzuciłeś jakoś tak z miesiąc temu. Ja właśnie montowałem materiał i patrzyłem, że on jest sprzed 20 dni. Tak czysto jak w reklamie Dobestosa, naprawdę. No kurwa. Ale tam bombisz tego Santę. Albo i nie. O, tak. Wow. Wow. Wierzam w to. Ten coś w ogóle 4-0, co za typ. O nie, zginę, 4? Ale zabij go też. O, 5. Nie zginę, wow. 5-0. 5-0 w 9 minucie! No, to 5-0. Z 9. 10. Jezus, oddziela się. Nie, tak naprawdę to jest 8.43. Może weź idź wpisać komentarze na YouTubie, jak taki jesteś mądry. Ej, ja ich tutaj będę zajmował, w sensie będę mi dopuszczał. Co tam, kurwa, dziewczynko? Jaki, kurwa, dzień dobry? Ty, kurwa, pierdolisz mi za głupo, ty farmazony tutaj nie wiesz, co? To nie, blazny. Uuu, trafiłem! Dzięki. Gryj też to zrobił sprytnie. O, umarł. Jak mi wyjebał! Ona poszła up. Tak, wiesz co, zdudziło jej się. Dosyć szybko. Ale nie chciałem to ukryć. O, prawie mi ty właśnie cielkina przyszedł. Bom. Andrzej Sum jakoś lepiej brzmi niż Janek Łoś. No. Będzie musiał zostać z nami. Co zrobić? Dobra. Nie. Ja będę kolekcjonował tego typu ludzi w znajomych. Jak zbiorę piątkę, to wezmę Andrzeja i resztę tych ludzi na TeamSpeak i będę kazał im grać razem. Nie, każ im się bić. No nie, i będziemy grać przeciwko nim. Taki folwark zwierzęcy kontra my. Dobra, idę w tego. Idziemy w seta? Idziemy. Złość. To zmierz. Nie? Okej. No ale Bartek. Nie, chciałem po prostu zobaczyć, jak jeden składa dwóch supportów. O! Biedne Yumi defuje. Może lepiej niech wejdzie w jakiegoś miniona. Masz jeszcze jakieś historie może na przyszłą grę? Bo to widzę, że po prostu trzeba nas odpowiednio nastroić. Wtedy nie ma problemu. Wygrywamy wszystko. Czekaj. Tu masz C. Okej. Okay. Możesz się nastroić. Masz, patrz, nasze miniony go pokonają. No cóż. Poza faktem, że piksele są bardzo słabą jednostką, co pewnie zdaję sobie sprawę, bo zawsze ci to mówię, to tak, zgadzam się. No i elegancko. Kurde, easy gierka, 21 minut. Szybko, bo oni surują, szybko! Atakować! A ja, bo Jinx była AF, dlatego tak fajnie było. Nie była AF. Co? Jakby była AF, to by jeszcze się skończyło. 0-5 czy coś.
Nie no, gadacie we dwójkę naraz i teraz nie jestem w stanie zakończyć w śmieszny sposób odcinka, że wiecie, ktoś jest koniec gry i ktoś mówi jakiś taki ostatni punchline i jest... No, ja ci dam audio, dobra? Jest gówno w dupie. Podłożysz sobie, jesteś gotowy? No. Gówno.